Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi było miło, że jestem zaproszona. Ale z drugiej strony przepraszam za mój stan zdrowia. No ale wiedząc, że w takiej jakiej kondycji jestem, to swoją prelekcję napisałam. Więc pogrzeby stypy i dziady na Białorusi. Korzystałam głównie z tej książki, no, w znacznym stopniu z książki mojej matki, z artykułów z książki opublikowanej w 18 roku w Toruniu pod tytułem Interpretacja dziadów Mickiewicza w świetle kultury białoruskiej. To jest książka, na którą się powołuję. Poza tym szereg artykułów publikowanych głównie w polonijnej prasie angielskiej w latach 50. i 60. To są artykuły głównie wydane przez Polskie Towarzystwo Naukowe na obczyźnie. Teraz no, Białoruś. Białoruś nie jest taka duża, ale w każdym razie trzeba określić, z jakiego terenu. Więc to jest te obserwacje, o których ja będę mówiła, pochodzą z terenu Mińszczyzny. Z terenu Mińszczyzny, tak na zachód, na północny zachód od Mińska, bo tam był taki folwark naszego dziadka, mojego dziadka, a jej pradziadka, kupił ten folwark, wiazynka, kupił mój prapradziadek, a jej to już jedno trzeba dodać, tą wiazynkę. No, dziś wybudowali tam ładny dom i nasze matki, moja matka i jej matka, spędziły znaczną część dzieciństwa w tym wiazyniu, w tej wiazynce i zainteresowały się etnografią. Wiazynka leży nad rzeczką Wiazynką. Wiazynka tam 2 kilometry od, jest ujście tej ślicznej rzeczki. Nad tą rzeczką, na prawym wysokim brzegu był i jest bardzo rozbudowany cmentarz, a na cmentarzu kapliczka unicka. Albowiem wszystkie okoliczne wsie i wszystkie wsie należące do folwarku Wiazynka to były wsie unickie, albowiem to w ramach kościoła unickiego rozwijały się bardzo te zwyczaje ludowe. Ja dokładnie nie pamiętam, ale Unia Brzeska to jest rok 1855, jeżeli się mylę, to nie więcej niż o rok. I po wprowadzeniu Unii Brzeskiej ludność bardzo entuzjastycznie przyjęła, albowiem Kościół zaczął zabraniać noszenia pokarmu na groby i zabraniać, czy nawet wykpiwać wiary w tych odprawiania dziadów. Natomiast Kościół unicki podszedł do noszenia pokarmu na groby w ten sposób, że nauczył ludzi modlitwy za zmarłych, różnych modlitw i pieśni za zmarłych. Prowadziły zresztą różne zmiany, które też bardzo się podobały. Przeszłość historyczna. Na prawym brzegu rzeczki założony został cmentarz dla 3 czy 4 wiosek. Na cmentarzu była kapliczka. Kapliczka była unicka pod wezwaniem Narodzenia Matki Boskiej, to jest pokrow, i świętego Jerzego. I 2 razy do roku odbywały się odpusty. Do roku 1839 przyjeżdżał tam ksiądz kapłan
Unicki z Zasławia, a już po roku 1865, po przeprowadzeniu Pierekułu, już przyjeżdżał prawosławny. Więc teraz tak troszeczkę ogólnie omówiłam teren, a teraz przejdę do zwyczajów. Więc zwyczaje związane z umieraniem, zwyczaje związane z indywidualnym kultem zmarłych i zwyczaje związane z ogólnym kultem zmarłych. Więc umieranie człowieka, konanie. Pierwszą czynność polega na zapaleniu gromnicy. Drugą, otworzenie juszki w piecu. To taki przewód kominowy przechodził przez chatę, tam było wnętrze i w tym zamknięte jakąś taką drzwiczkami, a za tymi drzwiczkami metalową, okrągłą juszkę wstawiano i tę juszka powodowała zwiększenie ciepła. Zamykano, żeby ciepło nie uciekało. Więc drugą jest otworzenie juszki w piecu. Okrągła płytka z lanego żelaza, którą przykrywa się otwór kominowy. Dusza ludzka nie wychodzi przez drzwi, bo na progu jest wyrąbany krzyż. Dusza jest obciążona grzechami, więc normalnie wychodzi przez komin. Do komina woda święcona nie dochodzi, nie trafia, więc przez to miejsce łatwiej jest wyjść. Drugą czynnością wyjęcie poduszek spod głowy konającego. Jeżeli konanie jest długie i konający bardzo się męczy, robi się otwór w suficie i dachu. To nie jest fantazja. W starych chatach na belkach zrębowych były szczelnie poukładane deski zastępujące tynkowany sufit. Od strony strychu na deskach tych był poukładany mech suszony. Zrobienie otworu nie przedstawiało trudności. Do otworu trzeba było włożyć chomonto, które zatrzymywało rozsunięte deski. Ten zabieg był to zabieg udostępniający dopływ świeżego powietrza. Gdy do tego zabiegu trzeba było się uciec, to znaczyło, że umierający miał bardzo grzeszną duszę, która nie mogła wyjść przez otwór prowadzący do komina, bo otwór jest nieduży, a sam piec był poświęcony, a chomonto nigdy nie było poświęcone. Dalszą jest zawiadanianie o śmierci. Zaraz po skonaniu, jeżeli to był gospodarz i miał pszczoły, ktoś idzie do jego pasieki i stuka w ul, zawiadamiając pszczoły. Potem ta sama osoba zawiadamia konia, poklepując go po grzbiecie. Gdy umiera gospodyni, zawiadamia się krowę, owieczki, świnie i kury. Teraz idą wróżby. Pierwszą czynnością jest zamknięcie powik i podwiązanie ust. Przedtem wróży się. Jeżeli zmarły ma szeroko otwarte oczy, to znaczy, że on wypatruje, to znaczy, że ktoś z tej chaty prędko umrze. Po zamknięciu powiek przyciskało się je miedzianymi kopijkami. Drugą, inną wróżbą był dym ze zgaszonej świecy gromnicy. Jeżeli dym skierował się w stronę drzwi, to też oznacza, że ktoś szybko umrze
w tej chacie. Ubieranie. Z Barlego się myje. Bielizna musi być czysta. Ubranie wierzchnie najlepsze, jakie zmarły posiada. Jeżeli to był mężczyzna, wkłada się czapkę, żeby zmarły mężczyzna musi mieć czapkę, bo jakże pokloni się Panu Bogu. Poza tym najbardziej ulubione przedmioty. Fajkę mężczyźnie, kądziel i wrzeciono kobiecie. Młodym kobietom pierścionki, paciorki, a nawet bransoletki. Wkładano też trochę pieniędzy na wszelki wypadek, bo może trzeba się będzie gdzieś wykupić. Teraz trumna. Nikt z sąsiadów nie może odmówić na prośbę w pomocy robienia trumny. Gdy zwłoki są już ułożone w trumnie, wtedy przychodzą tak zwane hałaśnice. Ich zadaniem jest odmawianie modlitw za zmarłych lub śpiewanie pobożnych pieśni. Pacierze odmawiane były po polsku. No bo wraz z Kościołem Unickim wszedł język polski i ludziom wydawało się, że polski język jest bardziej odpowiedni do modlitw. Modlitwy takie jak litania za duszę zmarłych, hałaśnice czytały ze starych ksiąg napisanych w języku polskim. Pożegnanie z domostwem. Trumnę wynoszono tą stroną, w której są nogi. Po przekroczeniu progu chaty uderzano trzy razy o próg głową częścią trumny. I to było pożegnanie z domostwem. Teraz ostatnia droga. Przy trumnie ustawionej na wozie i przykrytej tkaniną własnej roboty, tak zwaną pościłką, sadzają małe dziecko w wieku od 3 do 5 lat. Ten zwyczaj tłumaczy się tym, że tylko niewinny może wieść zmarłego na cmentarz. Zwyczaj ten ma charakter symboliczny, gdyż konia prowadzi zawsze dorosły. Dziecko lejc nie trzyma. Kobiety, które modliły się za zmarłym, tak zwane hałaśnice, idą zmieszane z tłumem. Na cmentarzu po wpuszczeniu trumny do grobu pierwsze grudki ziemi rzuca zawsze najbliższa rodzina. Po zasypaniu grobu i utworzeniu mogiły rodzina zmarłego zaprasza wszystkich na stypę. I stypa to jest taki indywidualny kult zmarłego. Stypa pierwsza. Podczas stypy łyżka zmarłego leży na stole. Znak do rozpoczęcia stypy dają hałaśnice przez powstanie i głośne odmówienie modlitwy, najczęściej Anioł Pański i Wieczny Pokój. W spożywaniu posiłku nie bierze udziału osoba najbliższa zmarłemu, żona, mąż, matka lub jedno z dzieci dorosłych, jeżeli zmarło któryś z rodziców. Wymieniona osoba obchodzi stół, przystając przy każdym z gości i opowiadając o osobie zmarłego. Są to tak zwane prychawory, i podczas których ujawniają się talenty ludowe. Pamiętam stypę, to nie ja, to pisała moja matka, podczas której żona przedstawiała podchodziła do każdego z gości i opowiadała o jakimś fakcie z życia zmarłego, w którym
w którym ujawniał się jego stosunek do niej lub innych ludzi. W tym upominaniu była przedstawiona historia ich pożycia małżeńskiego. Wszystkie zaś fakty były ze sobą powiązane, przeważnie w formie rymowanej. No, to jest zdolność Białorusinów, zdolność do mowy wiązanej. Prychowory mają olbrzymie znaczenie dla biesiadników i długo są tematem do opowiadań przy różnych spotkaniach. Hałaśnice i tym razem dają znak do zakończenia stypy przez powstanie i odmówienie modlitw za zmarłych. Teraz stypa druga. Po 6 tygodniach od śmierci odbywa się stypa, podczas której po raz ostatni leży na stole łyżka zmarłego. Przez 6 tygodni od śmierci zmarłego łyżkę zmarłego kładzie się na stole przy każdym posiłku. Wśród ludności białoruskiej panuje przekonanie, że dusza zmarłego przez 40 dni przebywa na ziemi i dopiero potem odchodzi w zaświaty. Teraz zbiorowy kult zmarłych, czyli dziady. Przez wyraz dziady, czyli dziady, z akcentem na ostatniej sylabie, rozumiemy przodków. No to każdy wie. Specjalny okres przeznaczony na tę uroczystość trwa od 21 października do 15 listopada. Także jesteśmy w okresie dziadów. W tym okresie każda wieś obiera jakiś dzień, którego to dnia wieczór spędza ze swoimi przodkami, czyli dziadami. W ten sposób może zapraszać gości z innych wsi. Sama uroczystość polega na wieczerzy, która musi składać się z nieparzystej liczby potraw, w których ilość jest zależna od zamożności gospodarza. Podstawowym jedzeniem w czasie wieczerzy jest mięso. Gospodarz przeznacza owcę, cielę lub prosiaka. Mięso musi pochodzić z własnego gospodarstwa. Chodzi o moment ofiary. Biedni mówią, nie mam nic, to chociaż kurę zabiję, ale stypę urządzę. Najważniejszą potrawą obrzędową jest zupa ugotowana na głowie z danego poświęconego zwierzęcia i musi pozostawać na stole aż do końca wieczerzy. Jest to niewątpliwy dowód ofiary, o którym naocznie mogą się przekonać dusze przodków. Przygotowania do wieczerzy. W tym dniu nie wolno używać lampy naftowej. Gdy zapada zmrok, zapala się łuczywo. Półmrok, jaki panuje w izbie, sprzyja przebywaniu duszom zmarłych przodków. W tym samym celu drzwi muszą być otwarte. Stół nakryty białym, lnianym obrusem, a na nim leżą tylko łyżki. Noże ani widelce nie mogą być używane podczas tej wieczerzy, bo wszelkie ostre rzeczy mogą odstraszać duszę. Na stole też stoi specjalna miseczka, do której gospodyni odlewa po parę łyżek każdej potrawy. To odkładane jedzenie jest przeznaczone dla dusz zmarłych. Teraz wieczerza. Gospodyni albo gospodarz rozpoczyna wieczerzę słowami. Wszystkie dusze zmarłe prosi was,
abyście zasiadli z nami do wspólnej wieczerzy. Po tych słowach gospodyni odlewa do miseczki stojącej na stole parę łyżek zupy ugotowanej na globie zwierzęcia. Potem wrzuca parę kawałków mięsa i innych potraw. Po dokonaniu tej czynności siada i zaprasza gości do jedzenia. Podczas wieczerzy rozmowa toczy się tylko o zmarłym. I tu jest moment kulminacyjny całej uroczystości. W tych rozmowach wyjdą wszystkie dobre i złe cechy zmarłych przodków. Rozmowy o zmarłych nie ograniczają się do przodków danej rodziny. Obejmują one wszystkie ciekawsze indywidualności danej wsi oraz sąsiedztwa. Teraz swaty. Jeżeli w jakiejś chacie jest jakaś dziewczyna, sierota albo półsierota i w tym dniu podczas wieczerzy przyjadą do niej swaty, ona nie powinna odrzucać, gdyż ów kandydat na męża jest uważany za wybranego przez jej rodziców i że oni w tym momencie sami pobłogosławią temu przyszłemu małżeństwu. Dziady obchodzono na Białorusi głównie w guberni mińskiej. Powyżej opisane zostały dziady jesienne, zmitrawyje dziady, który przetrwał najdłużej. Dawniej uroczystość dziadów obchodzono 7-krotnie w ciągu roku. Takie ważniejsze, które jeszcze przetrwały do XX wieku, oprócz tych dziadów jesiennych, bo dziady jesienne, no to były. To pozostały 3. We wtorek po Wielkanocy, w tym dniu, idą na cmentarz i kładą malowane jajka na grobach. Drugi dzień Zielonych Świąt, to jest drugi dzień, kiedy obchodzi się dziady, w tym dniu przestrzegano, żeby nie było tańców i nie grała muzyka. I trzeci, Wigilia Bożego Narodzenia. W tym dniu, podczas wieczerzy zwanej kucia, w kącie pod obrazami na ławie stoi specjalnie ugotowana kasza z krup jęczmiennych, tak zwanego pęczaku. Kasza ta jest przeznaczona dla zmarłych i ona nosi nazwę kucia, od której pochodzi nazwa wieczerzy wigilijnej, która jest w powszechnym użyciu. Wieczerza wigilijna rozpoczyna się modlitwą, podczas której odmawia się wieczny pokój za dusze zmarłe. No więc proszę Państwa, to tyle o samym obrzędzie. I muszę powiedzieć, że jak to zbierałam te informacje i pisałam, to pomyślałam sobie, jak smutno wygląda dzisiejszy pogrzeb, kiedy przynoszą urny. Urna stoi albo w kaplicy cmentarnej, albo nawet w kościele. Tylko urna z prochami. Modlitwy ograniczone. Tak przynajmniej jak ja spotykałam w ostatnim czasie. No i potem urnę ktoś zanosi do grobu. Więź z przodkami chyba ma swój sens i chyba to, o czym ja Państwu opowiedziałam, wzbudza jakieś pozytywne odczucia. Skąd wynikło zainteresowanie etnografią u sióstr Zambrzyckich, czyli mojej mamy i jej babci? Więc rodzina Zambrzyckich, mojego dziadka, dziadek był maszynistą kolejowym. Maszynista kolejowy to był człowiek dobrze zarabiający w carskiej Rosji. Także dziadek
ponieważ pracował jeszcze na Syberii, w Niżnim Tagile, jako żenił się, był w stanie kupić dom, ładny dom w Homlu. Rodzina szczęśliwie tam sobie w tym Homlu mieszkała. Dziadek na 2 dni wyjeżdżał w teren, woził z Homla do Odessy w Czasowiczów, a na 2 dni przyjeżdżał i był w domu. Jak przyjeżdżał, no to była wielka radość w domu. Dziadek szedł do kiosku, kupował polskie gazety. Najpierw czytano gazety dla najmłodszych dzieci, a potem ojciec czytał dla trochę starszych i dobrze im się żyło. No ale niestety, takie dobre, szczęśliwe życie zwykle ma swój kres. W 1905 roku dziadek Józef Zambrzycki zaplątał się w jakieś ruchy rewolucyjne. No, zrobił to nieumiejętnie, został zatrzymany i wsadzony na rok do więzienia. Z więzienia wyciągnął go brat, który był oficerem carskim i służył w wojnie japońskiej. Był odznaczony w tej wojnie japońskiej. Także wyciągnął brata z więzienia po rocznym pobycie, ale nie było mowy, żeby znalazł mu pracę rządową. Już koniec. Na żadną państwową pracę nie mógł być przyjęty. I dobra praca maszynisty kolejowego przepadła. Nie było wyjścia, wrócił do ojca. Ojciec miał ten folwark, jazynkę. No i wrócił, było 5 dzieci. Wróciła rodzina do Wiazynia. W Wiazyniu było ciężko, bo ten ojciec, właściciel, nie był zapalonym gospodarzem. Dochody były nieduże. A tymczasem dwaj bracia od razu zgłosili się po spłatę ich udziału. No więc dziadunio miał bardzo ciężkie życie. Wprowadzał już gospodarkę samodzielną, a dzieci, 5 dzieci, pomagała w gospodarstwie. No i wszystkie córki nauczyły się, miały swoje grządki w ogrodzie, które musiały pilnować, ale nauczyły się nie tylko ogrodnictwa, nauczyły się rządzić, grabić siano, doić krowy i pomagać wszystkie prace w gospodarstwie. Chłopcy i dziewczęta, to dzieci były w wieku od 12 do, czy od 14 do 2 lat, tak jak mi mama opowiadała, był to dla nich bardzo ciekawy okres, albowiem w Wiazyniu był wynajęty ze wsi chłopak, nazywał się Waśka, to była sierota i on był zatrudniony jako pastuch świń. Był bardzo inteligentnym chłopcem i opowiadał swoim rówieśnikom różne historie. I kiedyś im opowiedział taką historię, jak wasza babcia Olimpia Zambrzycka była młodą, wyszła za mąż i była młodą gospodynią na ziemiach wiazyńskich, to jej szwagierka, czyli siostra męża, przejeżdżała przez Wiazyń, to pogardliwie zwracała się do Stangreta, a ona przez jakiś czas była żoną przewodniczącego grupy tej szlacheckiej. I ci powiedz, żeby ochmistrzyni podała mi herbaty. Więc tak do swojej rodzonej, do swojej szwagierki zwróciła się. Dzieci na to, skąd ty o tym wiesz? Przecież to było 50 lat temu. Ciebie nie było na świecie, nas nie było na świecie, a ty wiesz, jak odezwała się siostra męża do żony męża, do żony. Na to on odpowiedział,
Dziadki na dziadach awaryli. To była opowieść podana w trakcie dziadów. Czyli babcia umarła niedawno. Wobec tego, jak były dziady, omawiano panią z dworu, panią z folwarku. Ponieważ była bardzo lubiana i była indywidualnością taką znaną ogólnie, no to o niej opowiadano, co kto o niej pamięta. Stąd panie Zambrzyckie zainteresowały się dziadami. No oczywiście ten Wasia biegał 15 kilometrów aż do miasteczka Zasław. W miasteczku Zasław, miasteczko Zasław założyła żona księcia Włodzimierza, tego, który stworzył silną i wielką Ruś, to jest tysiąc któryś rok. I Włodzimierz wyrzucił Rogniedę, ale dał jej Zasław. Ona, Zasław, nazwa pochodzi stąd, że jej syn nazywał się Izasław. No i Rogniada mieszkała tam i ludność lubiła opowiadać historię o Rogniedzie. Mieszkała samotnie, podobno wstąpiła do klasztoru. Zresztą jest kilka wersji, jak Rognieda dożyła swego żywota. W każdym razie rzeczka, która wypływa z Zasławia, wpada do Świsloczy, a więc to jest dopływ Berezyny, a Berezyna dopływ Dniepru, bo Wiazynka, nad którą leży Wiazyń i kapliczka stoi, to jest dopływ Udranki, z Udranki do Meryczanki, z Meryczanki do Wilii, z Wilii do Niemna, a więc w tej okolicy, o której ja opowiadam, gdzie działy się dziady, przebiegała granica między dwoma wododziałami. I Rogniada, według opisu tego Wasi, płakała i z jej łez powstała rzeczka, którą ludność nazywa Kniechinka. Powstała rzeczka, dopływ Świsloczy. I tak jak opowiadał Wasia, jak się nad rzeczką pochyliło, to słychać było, jak kapią łzy Rogniedy. I on biegał 15 kilometrów, żeby posłuchać, jak płyną łzy Rogniedy w rzeczce Kniechinka. No, moja mama i jej babcia bardzo chciały usłyszeć, jak te łzy szemrzą w rzeczce, ale rodzice nie pozwolili. No, mieli rację. Tu zrodziły się zainteresowania mojej matki i jej babci etnografią. I stąd, jak moja mama poszła na studia, a studiowała w Wilnie geografię, a na geografii była etnografia, a etnografię prowadziła bardzo lubiana, znana i mądra profesor Boudouin de Courtenay Jędrzejewiczowa, która umiała jeszcze podbudować te zainteresowania. Stąd powstały publikacje, z których to publikacji wyciągnęłam te fakty, które Państwu przedstawiłam. Więcej faktów można wyczytać w tej książce. Bardzo ciekawe z tych, co ja pamiętam o Mickiewiczu, więc mickiewiczolodzy dzielą się na tych, którzy uważają, że Mickiewicz fantazjował. Cicho wszędzie, ciemno wszędzie, że to dodaje nastroju tym dziadom, które pisał. A druga część badaczy literatury twierdzi, że nie. Mickiewicz sięgał do faktów.
No więc tutaj jest dowód, że Mickiewicz sięgał do faktów, bo są u Mickiewicza takie zwroty, że rzeczka szymrząca, czy rzeczka z lesu tworzona. No więc tyle jeszcze mogę na zakończenie dopowiedzieć. Nie wiem, czy ja Państwu będę mogła na pytania odpowiedzieć, bo to, co ja tu przygotowałam, to wyczytałam z różnych opracowań. To, co mi się bardzo podoba, co już Państwu powiedziałam, że pogrzeb i kontakt ze zmarłymi nie ogranicza się do plastikowej urny z prochami, ale jest takim żywym kontaktem międzyludzkim.